Jack, stary truchu, potrzeba mi kogoś, kto poleci do Wielkiego Uskoku po zapasy na podróż. Czy możesz się tym zająć w międzyczasie? Sam bym się wybrał, ale ktoś podziurawił mi silnik i muszę zostać na pokładzie, żeby go naprawić. Dobry początek, kurde, sesji. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na trzecią już sesję z Zagrajmy w Jacki Daxter Zaginiona Granica. Na PSP oczywiście, żeby nie było. Więc poprzednim razem mieliśmy ładną bitkę z tym, z Felixem. Dodatkowo jeszcze okazało się, że Kira nas tutaj chce na siłę pogodzić, żebyśmy razem znaleźli przedmiot ważny do fabuły tej gierki, żeby znaleźć ten skarb cały. No i co? Musimy teraz się udać do samolotu, żeby wybrać się do następnej lokacji, żeby tam poeksplorować trochę teren. Dodatkowo jeszcze taki starzec nam tutaj pomógł z naprawą naszego samolotu, naszego piekielnego kota. No i co? Znajdujemy się tutaj, to była ostatnia cutscenka, jak ten staruszek się tutaj pojawił, ten stary dziad się tu pojawił. No i co, lecimy w takim razie do samolotu, opuszczamy sobie tą bazę, chociaż szczerze powiedziawszy to jest dla mnie taka baza trochę połączona właśnie z takim barem, no bo jak widzicie tutaj są stoły, tutaj są jakieś beczki z jakimiś owocami, innymi tego typu rzeczami, no wiecie o co chodzi, no generalnie to z tym mi się bardzo kojarzy. I ogólnie muszę wam coś pokazać. Mamy 25,51% postępu gry, jeżeli chodzi o całość. Dodatkowo mamy jeszcze 28,57% gry, jeżeli chodzi o opowieść, czyli tutaj prawdopodobnie chodzi o cutscenki. Misje dodatkowe 0%, no bo nie robimy misji dodatkowych tutaj. Wyposażenie 31,30%, zabici wrogowie 158%, ilość zestrzelanych statków 35%, śmierci 28%. Odniesione obrażenia 182, wyleczone obrażenia 37, no i grę już gramy praktycznie godzinę 52 minuty i 47 sekund. Tak więc, no muszę przyznać, że całkiem fajnie, nie będę tego ukrywał. I teraz lecimy do naszego piekielnego kociska. Gdzie jest nasze piekielne kocisko? Prawdopodobnie tutaj, dokładnie tak, więc ruszamy na przygodę, moi drodzy! I troszeczkę może delikatnie ściszę ten mikrofon faktycznie na te 87%, bo widzę w falach na Audacity, że jest trochę głośno. O jejku, jejku. Jesteśmy teraz w jakichś jaskiniach. No nie, źle, kurczę, pieczone. Te ogólnie jaskinie kojarzą mi się z wyspą Czerwonego Sage'a z Jacka 1. Tak więc takie śmieszne skojarzenie, plus z poziomem z Spider Caves. Jeden z nienawidzonych poziomów przeze mnie. Tak więc no z tym mi się to najbardziej ta lokacja kojarzy. Ale miejmy nadzieję, że to tylko, wiecie, takie złudne wrażenie, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Na razie sobie bezpiecznie się tutaj dostaliśmy. No, jakżeby inaczej, no mogło być o wiele gorzej, mogliśmy równie dobrze zginąć tutaj od razu, ale no nikt nie chce tutaj ginąć, przecież. Oczywiście możemy wrócić, ale my tego jeszcze nie chcemy robić. Więc trzeba będzie przekroczyć te drzwi i zobaczyć co i jak. Ja Barter, super przemytnik. Ja najlepszy w Daleki Uskok. Raczej ponure miasto. Co to za mroczne stwory? Mroczne mutanty? Pokazać się kilka miesięcy temu, walczyć z nimi od tego czasu. Potrzebować silnych pięści, by ochraniać towar. Dobrze zapłacić. Potrzebujemy zapasów. Ja dać wszystkie zapasy, by potrzebować, jeśli wy ochronić sklep przed mroczne stwory. W mieście znaleźć ścieżkę do mój bar.
No, ja wam dać zapasy, ale wy musicie unicestwić stwory. Mroczne stwory, bo inaczej nici z interes. Rozumiecie? Ja mówić język polska. Śmiesznie nawet ten lurker to powiedział. No bo tak, to jest lurker ogólnie. O, mamy zwiększony zapas amunicji do Furii Wulkanu albo do Vulcan Fury. Nie podoba mi się ta małpa. Uuu, patrzeć na to! Smakowite małpy, teraz zabójcze maszyny. Tak to być, mroczne echo. Ej, to mi się podoba ten dubbing. Nie żeby coś. Dobra, użyjmy sobie tego Vulcan Fury. Czemu by nie? Tutaj przy okazji może będą jakieś apteczki, to się od razu wyleczymy. Idź, zrób coś! No idę już zrobić, spokojnie, ty, daj mi się wyleczyć, gościu, kurde. Fajny posąg swoją drogą, Feniksa. Lecimy do przodu w takim razie, a wy w ogóle wsłuchajcie się w muzykę. Kurde, myślałem, że pocisnę jeszcze tego, kurde, drugiego, ale coś nie pykło, ja pierdziule. Zjadasz mój bar, iść! No idę, już, spokój. Wezmę sobie zaraz, kurde, inną broń, bo tym Vulcan Fury to troszeczkę słabo, albo furią wulkanu, jak ta gra lubi to, na to mówić. No tą bronią to o wiele lepiej nam będzie szło. Mutanci, psuć generator! Iść i wziąć aeropulta! Gościu, kurwa, ja się nie obijam, okej? Okay? Zapamiętaj to sobie. Ej, to jest niemiłe z jego strony, że on mówi, że my się obijamy, lol. Ja tu robię wszystko, żeby mu pomóc, a ten jeszcze, kurde, jest takim niewdzięcznikiem. A chuj ci w dupę. Ta wygląda bezpiecznie. No dobra, posłuchaliście sobie trochę soundtracku, to teraz możemy, kurde, się wystrzelić. Swoją drogą fajna mechanika z tą katapultą. No, fajna mechanika z tą katapultą. Te kryształy podsunęły mi pomysł. Właśnie, ej! No przecież! Te kryształy podsunęły mi pomysł. No właśnie, trzeba takie coś zrobić. Panie i panowie. Ja muszę, kurde, za każdym razem pamiętać, jak się robi te platformy, bo ja zapominam. Mam strasznie słabą pamięć. Spadać się, serio! Zdążymy. Wierzę w to, że zdążymy.
No i elegancko. Tak, bardzo ładnie. Dobry zabójca małp. Dobry zabójca małp, ja pierdzielę. Ej, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Halo, proszę mnie tak nie obrażać, bo ja się obrażę zaraz. Bożek. Tajny Bożek? Tak on na to powiedział, czy ja źle zrozumiałem? Bo trochę mam grę ściszoną. O! Eko Reflex, pamiętacie to? Z Jacka Trójki, jak się Light Jacka używało? Żeby spowolnić czas? No właśnie, kurcze pieczone. No to powraca ta umiejętność. No to nie było zbyt dobre, to było nawet nieprzemyślane, mogę nawet powiedzieć. Nawet zaryzykuję, że to było nieprzemyślane. Ho, 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 ale ty mądry jesteś, Michał, naprawdę, kurde. No normalnie pozjadałeś wszystkie rozumy, no nie? Ale tak poza soundtrackiem to sama w sobie lokacja jest naprawdę bardzo ładna, graficznie. Aha. A, widzicie, kurde. Tak to trzeba zrobić, kurcze pieczone. To znowu ta małpa. Ty, zatrzymać tę małpę. Chce nam pożreć kapustę. Co? Chce nam pożreć kapustę? Z tymi ziomkami. Lol. Lurkerzy, od kiedy wy się zajmujecie warzywami? Zniszczyć kapustę? Niewybaczalne. Zmiażdżyć. Zmiażdżyć wszystkie. Ej, ten lurker jest świetny. No, zniszczyć kapustę. Niewybaczalne. Ja nie wybaczyć tej zbrodni. Ta zbrodnia karalna. Ja jestem troglodyta z ulicy Sezamkowej. I teraz cię dojadę, śmieciu jeden. Znaczy, teraz cię dojechać, śmieciu jeden. Jedziemy, kurde, jedziemy z furią wulkanu. Dawajta, ludzie. Jeszcze trzech. Bardzo dobrze, tak, tak. Tak, tak, tak. Kurde, bardzo dobrze. To mi się podoba, o to chodzi, co nie? Znowu ta małpa. Za nią. Hej, ty, to jeszcze nie koniec. Małpy pożerać nasze brudne dzieciaki. Znaczy sieroty. Pomóc im, no już. Wariowałeś? Są zdecydowanie za szybkie. Oni zjadać nasze dzieciaki. Już, pomóc, proszę. Ja pierdzielę. Ja uwielbiam tego lurkera, naprawdę, przysięgam. To jest najlepsza jak dotąd postać. No dawaj, użyj, proszę. Kurde, no. Wiecie co, ja tutaj kurde spadnę w dół, bo ja już za dużo czasu straciłem. Gdzie jest przepaść? Ja chcę się zabić. Daj mi się zabić. Znowu ta małpa. Za nią. Hej, ty, to jeszcze nie koniec. Małpy pożerać nasze brudne dzieciaki. Znaczy sieroty. Pomóc im, no już. Małpy pożerać nasze brudne dzieciaki, znaczy sieroty. Pomóż im już. Znaczy nie, przepraszam, pomóc im już. Jezu, dlaczego? Dlaczego on na sieroty mówi brudne dzieciaki? Dlaczego tak? To mi się nie podoba, halo.
Co, to, że ktoś jest biedniejszy, to oznacza, że jest gorszy? O, dobrze, 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 kurde, niedobrze, 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 moi drodzy, niedobrze, kurde, czy zaraz zjadę w dół. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko. Wow, nie. No nie, kurde, no dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego gra tak postanowiłaś ze mną zrobić? Co ja ci takiego zrobiłem? Halo? Rozpadać się, serio! Dobra, okej. Dajcie mi chociaż, kurde, nie wiem, seppuku popełnić. Proszę was. Ja już nie chcę żyć, ja już nie chcę żyć, kurde. Dobra, 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 dobra. Jest! Jesteśmy wyżej. Dobrze, 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 dobrze. Jest, jest. Nie ma tak dobrze, co to ma znaczyć, kurde? Nie ma atakowania, co wy se, kurde, wyobrażacie? A, to są wasze brudne dzieciaki, tak? To, czyli wy mówicie o swoich domach, tak? Lurkerzy. To niezłe, kurde, postrzeganie domu jako brudne dzieciaki. Czemu lurkerzy obrażają swoje właśnie, kurde, stare domy? Znaczy nawet nie stare domy, po prostu dlaczego swoje domy obrażają? Bo oni mówią, że no, małpy niszczyć, kurde, nasze brudne dzieci. Nasze sieroty, kurde, no to nie rozumiem jakby, o co tu chodzi. Dobrze! Rozejrzeć się, te nic po nie, gdzieś mieć aeropultę. No, rozejrzę się, dobra, spokojnie. Dla ciebie wszystko zrobię. O, tutaj chyba ktoś se w klasy grał. A co to jest? Co to tutaj, kurde, leży? Halo, ktoś tutaj nie posprzątał? No, ja wam dam, kurde. No to jakby wyglądało trochę, jakby to było wejście na cmentarz jakiś. Może, nie wiem, ci lurkerzy przed chatą mają cmentarz w sumie. Wiecie, jedni mają wychodek, a drudzy mają cmentarz. No i tyle w temacie, jak to się mówi. Dobra, trzeba się wystrzelić, kurde. Dalej lecimy z koksem. Póki co to jest całkiem nawet przyjemna misja. Patrz w dół! Nie ma czasu na odpoczynek, mutanty! Przejąć nasz dźwig w dokach! Ruszać! Dobra, idę... Nie uda się uciec! Dobra, idę odbić wasz ten... Wasz dźwig w... Tym, jak wy to nazwaliście? Ja nawet chyba wiem, co trzeba zrobić. Wiecie, co trzeba zrobić? Patrz... Dość tego, dość! Nie pozwolić, żeby małpy bujać się na ulubiony dźwig mamusi. Dalej, Jack! Użyj ekokonstrukcji, by zrzucić małpy z dźwigu! Patrzcie na to, co trzeba zrobić. Widzicie? Małpy zostały zrzucone. Dobrze! Tylko teraz niestety ja mogę paść. Więc lepiej uważać. Jack!
Okej, okay, jedna nam tutaj ucieka, więc gonimy teraz tego uciekiniera. Chodź tutaj, małpko, ale cię teraz dojadę, kurde, frajerze jeden. Ale dojechany będziesz, ojejku. Hano tu, kurde, przygłupie jeden. O, czekasz nawet na mnie, bardzo mnie to cieszy. Może powinniśmy to przedyskutować? O-o! Nie leń się, Jack! XXXXXX, dobrze. Trzeba uważać. Bo to będzie, kurde, sroga jadka teraz. Dawaj, XXXX. Nie, kurwa, no. Dobra, Jack. Dosyć tego. Czas to załatwić jak małpa z małpą. No tak, to prawda, Daxter. Jedziemy z koksem. Może powinniśmy to przedyskutować? Trzymaj się, Jack! Nadchodzę! Kurde! XXXXXX, wypadł z baru! No kurde! Wypadł! Ja nawet nie wiem, jak mam z tobą walczyć, ty kurde przebrzydła małpo zasrana. Może tak trzeba ciebie dojechać w sumie. No trochę HP niby zjechane masz. Ale mam, kurde, moi drodzy, ale ja mam spięcie, ja pierdzielę. Normalnie spięcie jak w inkubatorze, dosłownie. Ja nie wiem, jak z tym bossem walczyć, dlatego sorry, że ja będę tutaj na przykład teraz trochę bardziej cicho, ale... No zależy mi, żeby pokonać tego bossa w miarę szybko, żeby nie siedzieć nad nim, nie wiadomo jak długo. Ale masakra, jaki on jest popierdolony! Małpiso! Co ty nie powiesz, kurwa, Daxter? Ależ ja mam przygody! Tylko ja tu nie mam apteczki, właśnie, kurde, nie mam apteczki! Ja pierdzielę, ale to jest uciążliwe, ta walka z tym pieprzonym małpiszonem! Wypadł z baru, kurde, czyścić banany, a nie, kurwa, tam... naparzać się ze mną! Dawaj, dojechany, zaraz będziesz przebrzydły małpiszonie, kurde. Prostuj banany na drzewie, zjebie. Co za, kurde, głąb. Tam apteczka jest. Ja biorę! Kurde, złapał mnie Cfel jeden. No dokładnie, zostaw go, ty brudna, przeklęta małpo. Jak widzicie, troszeczkę się skupiłem. Ale dzięki temu trochę mu HP zjechałem. Zresztą już mam nawet na niego taką taktykę, że ja go będę tak powolutku cisnął. O, właśnie coś takiego jak teraz robię. Żeby, wiecie, żeby za bardzo nie było tak, że on będzie mi za dużo HP cisnął. O, tak troszeczkę mu zjedziemy HP, żeby zaraz potem mu dojechać jeszcze bardziej. No. I taka to jest moja taktyka. Brudna, przeklęta małpo. No, tutaj się w sumie wtrąciłem w zdanie Daxterowi, bo Daxter w sumie powtarza cały czas jedno i to samo, więc... No małpiszon, kurde. Fajnie, że znowu powtarzasz się jak zacięta płyta, Daxter. No nie! Trzymaj się, Jack! Nadchodzę! Dawaj! Yes! Ja pierdzielę! Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Dobra robota, bohaterze. Jeśli skończyliście z mutantami, ruszajcie do tawerny po zapasy. Ja pierdzielę. Ale ja się namęczyłem z tym, kurde, przebrzydłym chujem małpiszonem zasranym. Ach, Daxter, kurde. Twój żart był normalnie nie na miejscu w tym momencie. To takie, kurde, podśmiechujki z twojej strony, kurwa. Ja pierdolę, no.
Co przy okazji zapiszemy gierkę, bo czemu by nie? Ja pierdziule. Normalnie nie na miejscu tekst z twojej strony, kurde. Ale dobra, lećmy do tej tawerny, kurde, po te zapasy, co tam Kira przed chwilą wspomniała. Broń jest tu zakazana, odłóż to. Tak, wy najlepsza możliwa ochrona. Barter już załadować wasze zapasy na wasz statek. Ale barter jeszcze czegoś potrzebować. Ja mieć coś ty chcieć. Ja ci to dać, jeśli ty ożywić to miejsce. Co ty powiedzieć na dobra bójka w barze przed wyjazd? Ty rozbujać ta buta, a ja ci dać super nagroda. Trening by mi się przydał. Hej, spadaj stąd, ty wielki klocu! Dosyć! Spadamy, koleś! Ups! To był on. Ho, 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 lokal z klasą! Elegancki wystrój, pachnie. Trochę jak spod pachy. Ha, ha, ha! Dowalmy tym cwaniaczkom! To niezły, kurde, ten, no, ja tutaj, ja cię pocisnąć, ja tutaj generalnie doprowadzić do tego, żeby tu burda być. Tak, kurde, barman chce, żebyśmy my tutaj, kurde, się naparzali, kurde, żebyśmy zrobili tutaj burdę i on wtedy nam coś da. No to, kurde, robimy zadymy, kurde, w pubie, no nie? Chodźcie tutaj, wszyscy w pizdę dostaniecie, po kolei, bez broni żadnej. Bez tutaj mordobicia, po prostu ja was dojadę z pięści. Roda kontra styl żurawia! Tak, styl od Sela kontra styl żurawia, no. Kurde, ciekawe co oni tutaj chlali, co to jest za piwsko? To mnie zastanawia. Może to jest jakieś ekopiwo, kurde. Moje wąsy! Moje wąsy! Chuj tam z twoimi wąsami, kurde. Wszyscy tutaj w pizdę, jak miło dostajecie. Patrzcie, jak z nimi jedziemy, kurde, no prawdziwa gangsterka normalnie. Prawdziwa gangsterka tutaj nam. To bardzo dobre, Jack. Chodź, nagroda dla ciebie. Ładna nagroda. No chodź, Jack. Ładna nagroda dla ciebie. Bardzo ładna. Już ogólnie lubię tego bartera, kurde. Całkiem przysympatyczny koleś. Dawaj mnie ta nagroda, kurde. Już, proszę, jak chcieć nagroda. Porozmawiać z barterem. Upiorne ostrze jest załadowane i gotowe. Czekamy na ciebie. Ty zrobić bójkę, tak? Ja sprawić, że ty nie pożałować.